Siemaneczko, kochani, siemaneczko, z tej strony Venom Lazarus, tutaj stoi gdzieś Mardart, siema. No, siemaneczko, a tam idzie do nas kolega. A nie, koleżanka. Przyszła, koleżanka. Seven Days oczywiście, Seven Days to die. No i ja prawie die. O, piórko. Cholera, coś muszę, książki zostawię, książki mi nie są potrzebne, coś tu gdzieś idzie. Dobra, trzeba zrobić w końcu patyki. Dobra, laguje czasem. Dostał. Oszczędzaj strzały, bo nie mamy za wiele. No właśnie, nie mamy za wiele strzał, więc musimy oszczędzać. Dobra, dzisiaj może lagować zdeczka, bo oczywiście. Kurde, mam metalowe drzwi. Coś idzie, czy mi się zdaje? Ej, dobra, o, to mogę tak zrobić przecież. Dobra, który dom zaczynamy? Myślę od rogu zaczniemy tutaj po prawej. I się stopniowo będziemy przesuwać. Dobra, od tego tu? To? Ten? Nie, tam całkiem róg. A, całkiem róg, dobra. Idzie do ciebie panienka. Dobra, bądźcie miła. Zlutuj ją. Tam gdzie jeleń biega? Tak. Podoba to mi się po cichu, to... nie? Jak ty to po cichu chcesz zrobić? O, plecaczek. Dobra, Mardar, tu masz plecaczek. Weź no, jeden lutuj. Właśnie lutuje. Tu staję przy drugim. Panie szanowny. Co? Tu jest jakiś element do shotguna, weź go. Luknij sobie teraz. No co, siekierę masz. Ej, no znowu! Ty, bo w ciebie wiesz, kurwa, mi się zdaje, czy zginąłeś? Albo ty walczysz, albo nie. No chłop. No zostawiłem cię. Pies! Ja nie wiem, zostawiam cię tego, żebyśmy się wzajemnie walnęli, a ty idziesz... Ja mam tu psa, ratuj! Guzik mnie, że ty masz psa. Jezu, szybko. Zaraz umrę. Umrę! U mnie w rzeczach był bandaż w razie był. O, zdążyłem wziąć bandaż, ale życia to ja mam na prawie zero. To teraz pilnuj moich ciuchów, Mendo jedna. Pilnuję twoich ciuchów, Mendo jedna. Mów głośniej. Mówię głośniej. Wręcz krzyczę. Złażą się koledzy, pośpiesz się. To się wycofaj, bo narobiłeś za dużo to. Ja? Nie, ja. To ty, to twoja wina. I'm dead. Aha, I'm nie. Dead. Koło kościoła nie chcemy iść. Trzeba. Dobra, pierwszy mój dead w tym odcinku. Dobra, oczywiście na Golasa muszę lecieć, więc zaraz wracamy, kochani. I jesteśmy w w sytuacji dosyć dupowatej. Na szczęście ty zauważyłeś, że ostatnim razem jak tu byliśmy po nasze rzeczy, to ich dużo było, a teraz nikogo? No, bo się zdespawnowali. Myślisz, że to tak działa? Tak, przecież byłeś daleko stąd, bo też padłeś. No padliśmy, dobra, ale to dobrze, że padliśmy, w sensie to jest spokój tutaj. Chociaż 30 strzał sobie. Chodź tutaj. Tu. Ten plecak tu... Aha. No to, zobacz, mówiłem, żebyś go wziął. Oczywiście naszym priorytetem jest książka z Forge'em. Tak, bo bez niego to nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Dobra, wejście jest, wchodzimy. Chcesz, to tu jest koszula w szafce. Dobra, a tu jest część do pistoletu jakaś. Czekaj, czy ja mam koszulę w ogóle? Nie mam, mogę wziąć. Tam jest plecak. Część do pistoletu też. Pewnie o tym mówiłeś, zapewne. Tak, dokładnie. O, tak, zróbmy sobie. Ojoj, spodnie i krew. Wiecie co, ja się muszę przetasować.
Po pierwsze tak, po co mi jedna decha, jak mogę z tego patyki zrobić od razu? Klucz do naprawy. Kawa. Jakbyś potrzebował... Ty, coś idzie. Słyszysz taki szmer. No dobrze. Słyszysz? No bo idą, idą. Słyszą nas. Ekipa wyburzeniowa idzie, Mardart. Ja idę od razu na górę. Kończ dół i spadamy stąd. Tu nie... Czapeczka, czy ja potrzebuję czapeczkę? A co, w sensie kapelę. Na górę? Budynku. Będzie problem, bo idzie ich z 20. Dawaj, otwieramy. Trzeba wymyślić alternatywne wyjście stąd. Nie się przeżyć. No, fala idzie. Ewentualnie, dobra, ty tu... Zawsze możemy na strych pójść. I później się zastanowić, jak uciec tam, nie? Słyszysz, co tam się dzieje? Ty, tylko żeby nie było kichy takiej, że nam na łeb cały dom zrzucą. Bywało i tak. Nie miałem tak. Klow czy chest jest lepszy, czy... Letter. Letter jest dobry. Obawiam się, że doszli dosyć blisko. Ano bardzo blisko. Dobra, ty przeszukuj, ja tu będę bronił chwilę. Dobra, pobroń trochę. Kończę. I przy okazji się będę przetasowywał też. O, skrzynka. Ty jesteś na strychu? Czy jeszcze tu? Na dole. Idziemy na strych? Tak, idź na strych, a ja pilnuję, żebyśmy mieli powrót tu. Ojoj, miejsca mało. Dobra, jestem na strychu. Gniazdo na strychu! Mhm. O, bardzo dobrze. W sumie, my mamy dwa garnki, czy jeden? Ja mam jeden przy sobie. To ja wtedy przerabiam na skrap ten swój. Koton niepotrzebny. Dobra, ja tu się muszę rozwalić. Tam jest... kochani, właśnie, recepty są w 90% takich... O, regałach z książkami. Nie ma nic. I jest Hunting Knife, książka. Nic ciekawego ogólnie. Swoją siekierkę. Dobra, mam małe towarzystwo. Wziąłeś ci Hunting Knife? Weź mi. Bo jest. A sam nie dasz rady, bo ja nie mam gdzie wsadzić tego. O, 16 piór. Dobra, czekajcie sobie. Spróbuję przerobić. Ten mocniejszy bandaż w razie czego. Dobra. Gniazdo mnie wziąłeś. Nie. Dobra, to czekaj. Na dole. Usz się. Ale nie, ciągle to nie jest to, co byśmy chcieli. Czy oni poszli sobie? Nie wiem, trzech w sumie zniszczyłem, nie? Trzech? Tam było ich 300. Okej, przez okno wyjrzę. Pusto. Pusto. Olali nas. To co, następny budynek chyba? Tak. Nie, drzwi zamknięte. Czasem drzwi są otwarte, kochani. Ale nie do domu chyba. A te skrzynki na listy przeglądasz? Nie. A czemu nie? Jestem w środku. Bo ja właśnie w jednej skrzynce znalazłem receptę na kolejne Hunting Knife. Bardzo dobrze. Także skrzynki trzeba przeglądać. Okej, znowu Hunting Knife, czapeczka jak chcesz. Nie, dzięki. Ty masz letter armor, nie? Tak. Letter? No. Czekaj, jaki ja mam armor? Chodzi ci na pierśnik? Tak. Tak, letter chest armor, tak. Brązowa. Czekajcie, muszę się... Już tak mam problem z...
ze wszystkim. O, kolejna apteczka. Teoretycznie, to mogę na skrapa. Teraz trzeba się przerobić. Puszki na skrapa. Dobra. Drzwi zostawiam, bo drzwi będą potrzebne. Właściwie... Właściwie wooden frame'y to ja mogę wziąć czy zostawić? Po 33 sztuki. Się zrobi, jak będzie drewno. Dobra, ja idę na górę, nie? Dobra, idź na górę. Co jeszcze mogę tutaj... Po co tyle kukurydzy mam? A, znaleźliśmy. No dobra, to teoretycznie wszystko stąd, co mogę... Dobra, tak, na... ja. Zapomniałeś, że jeszcze na górze są szafki? Boże. Nie, no. Na dole się bijesz? Nie, u góry mówię, że... A wy nie bierzesz? Po co? Na razie i tak nie masz miejsca, żeby to zabierać. Popraw mikrofon. Popraw mikrofon! Mam cały czas tak samo, daj mi spokój. Maruda, jak nie powiem. Reloading i jakiś hunting knife. Dobra, to chyba masz ten hunting knife. A, do shotguna te, amunicja chyba. Mhm. Albo te łuski, sorry. No dobra, ale ciągle tego nie ma. Tu była jakaś piwnica? Nie kojarzę. Nie, dobra, nie ma. Następny dom. Lecimy. Która godzina? 16:50. Kuźwa, jaka kicha. Wiesz co? Najwyżej się zabarykadujemy w tym i tyle. Mów, że będziesz strzelał. Będę strzelał? Cheerleaderkę rozwaliłem, nie. O, samochód. A co w samochodzie się ukrywa? Uwaga! No na pewno nie ja. Jezu, straszna lipa. Kołpak znalazłem. Jej, będzie... Słucham? Będzie można miny zrobić. Super, po co mi mina? Dobra, jesteś w środku? Się wysadził. Przejrzałeś, co trzeba? Nie, nic nie było w regale. Dobra. Lodówka. O, pierwszy raz nie pusta. Chcesz wody? Mam wodę. Czekaj, to z tej strony będę bił. Akurat wody to ja mam dużo, jedzenia nie mam prawie. Prawie gotuję. Kurydzę mam. Świnka? Czy ja słyszałem świnkę? Musicie, kochani, czasem wybaczyć ten lag drobny, dlatego że no niestety gra jest w wersji alfa, jest cholernie niezrównoważona psychicznie. Oj, weź tutaj te rurki, co? W kuchni. Dobra, no ale to już w drodze powrotnej. Dobra, czekaj, co ja mogę tu skrapować? Jeszcze właśnie ten nóż to po cholerę mi hunting drive. Knife. Trochę skrapa będzie. Dobra. To mogę zeskrapować. I na górze nic nie ma. Gdzie mówisz, że rurki? Aha, tu. Tak, tu w środku. Dobra, na górze nic nie ma, no to spadamy. Fajnie było, narra. Problem jest taki, że ciągle nie mamy tej recepty, co byśmy chcieli. Papier mi niepotrzebny. Wow. Robi się ciepło prawie, bo jest pół do szóstej. Dnia drugiego. Co jest? Siaczek. Leci? Co? Zdjęty. Chyba nas zauważyli. Nie, po cichu to zrobiłem. Dobra, brass lead trophy. Dobra, to wiesz co, to ty dół przeszukuj, ja idę na górę, tak będzie szybciej. Bo tu jeszcze trzeba rozwalać wejścia, nie? Mhm. O, rany boss. Znowu ten dziwny słoik Baker, czy jakoś tak? A to weź, to jest coś z chemią związane, nie wiem co dokładnie, ale to trzeba będzie doczytać. Przez ten czas podjem sobie kukurydzy.
Będę podjadał kukurydzę. O! Tank torop. Czekaj, tank top, jak, gdzie to się zakłada? A nie, może to jest NATO? Nie, to zamiast koszuli. Nie, to ja wolę koszulę w kratkę taką. Venom, gdzie jesteś? Co? No, piętro wyżej chyba, nie? W którym miejscu, a nie, że piętro wyżej? No. Trzymaj. Peach! A ja idę na styk już. Ale mnie odwodniłeś? Dobra, chyba tyle starczy. Czekajcie, bo tutaj jest jakieś wejście. Co to, do czego to daje? Ty... Jak te ściany, one są słabsze? Nie. Jak nie? Te zielone takie. Łatwiej je rozwalić niż zaparykadowane drewno. A. Po co ja to rozwalałem, skoro tu już jest rozwalone? Co na górze? Pusto. Pusto. Schodzimy, tak? Nie. Podjadam kukurydzę. Dobra, jakiś bug miałem, jestem w piwnicy. Bo tu jeszcze piwnicę masz. A jak się schodzi do piwnicy? Chyba gdzieś tam od kuchni będzie zejście normalne. A jest. Ojoj, dobra, wiesz co, ja proponuję ścianę. Bo te drzwi są wzmacniane jeszcze żelastwem. O, jeżeli tu nie ma frame'ów, no to tak. Są frame'y. To już wtedy lepiej drzwi. Tak? Tak. No zaraz widzą, pokażę, o co chodzi. Bo żeby postawić cośkolwiek z drewna albo z kamienia, pierw stawia się taki frame, czyli obramówkę taką. Zrobisz. O, widzicie? Coś takiego. I to trudno też rozwalić. Mówisz, tak musisz rozwalić cztery klocki, a tak rozwalasz jeden, nie? No niby tak. Jeden, ale... O, krzykacze. Ty, to jest 18.40 już. Dobra, się zamurujemy w tyle. Masz dechy jakieś? No, coś tam mam. Że możemy postawić tutaj sobie coś? O! Czekaj, ja mam klucz do naprawy, jakbyś dał... Dobra, chodź. Otwieram. Luz, a ja zobaczę... Poczekajcie, wooden door. Drzwi wstawię. No nie? Hard metal... Ale potrzebuję dechy jakieś. Masz jakieś dechy? Tak. Dwa staki po 250. To rzuć mi jeden. A mogę skończyć otwierać safe? Nie. Nie pozwalam! Same dwa części. Idą. Idą. Słyszę, że idą. Idą po nas. Nie żebym, wiesz, panikował, ale... Idą po nas! No chyba, że robimy rana do domu. Masz safe. Co? Chyba, że robimy rana do domu, decyduj się. Zostajemy tu, nie będziesz dwa razy biegał. No dobra, to na... Naprawmy to. Jakie ty masz jakieś skrapy lit albo coś? Mam. Książki? Nie. Puszcz. Słoiki? Oczywiście niepełne staki, nie? Zrobiłem nasze drzwi. Mogę ci dać trochę słoików, 10 sztuk mam. No ja też mam już 25 sztuk. No ja muszę coś się pozbyć, bo ja mam za dużo. A ja mam tylko dwa sloty. Ja też. Dobra, możesz mi rzucić tak, scrap lida, scrap metala, a łuski. A ja ci będę jakoś tą cloth fragment mogę rzucić. Ja tego nawet nie zbierałem, szczerze powiedziawszy, nie opłaca się. Nie? Nie, to jest bardzo łatwo wyprodukować. Aha. A jakieś części broni?
Nie mam już. Dobra, safe jest. No dobra, no to się modlimy, kochani. Więc tak naprawdę to co, Mardar? To robimy spację, przerwę. My się tu bronimy, czekamy do rana. Mamy nadzieję, bo jak kucniemy, jesteśmy undetected, czyli niewykryci. No i siedzimy tutaj w tej piwnicy, aż rano dostanie, więc czekajcie sekundę. Jesteśmy, kochani, z powrotem, jest już rano, 8 rano, zaczęło się dzień. I wiesz co, ja bym proponował spieprzać stąd, bo... Ciekawie się robi. Naprawdę, A, czekaj, bo mam... Przepraszam cię. Ale drzwi często robią się locked. Z tego co wiem, mamy tam psy, jak... Uszysz! Kaj, puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie. To ty? Tak. Dobra, że dobrze, że mam młot. Mówiłem, że gdzieś ich jest dużo, ale nie sądziłem, że tu. Same zgniłe jedzenie, no. Boże, krzykacz. Dobra, ale to wychodzimy stąd. Uważaj na psa tylko. Dobra, piękne słoneczko. Kochani, dlaczego to jest takie ważne, żeby... Niech sobie biją, bo oni gdzieś tam utknęli. Dlaczego to jest takie ważne, żeby schować się najlepiej? Ano dlatego, że jakby nie było w nocy, zombiaki biegają. I to znacznie dużą prędkością. Dobra, jestem, uwaga, chodzę. Przesuń się. Trzeba ich wybić. Czekajcie, pomogę mu. Wow. Uciekaj, uciekaj! Czekaj! Przed psem! Dobra. Tylko we mnie nie to. Nie, jest. Chyba jest wyłączony ten. PvP. Ścierwo, jak chciał mnie dorwać. O-o! Powiedz, że ja mam... Mam... Końcówka, ale ostatni mandasz, ale... Ale był. Dobra, lutujemy kolegów. Za tobą ci rzucam bandaż. Nie mam gdzie podnieść nawet. To wywal coś na chwilę i... Użyj. Dobra. Co tu mogę... O! Bandaż, no... Ten mocniejszy, żebyś mógł się uleczyć trochę. Nie, dobra, luz. O fuck. Dobra, coś muszę zostawić. Zostawiam ten klop fragment, co mówiłem. Dobra, zebrałem. No, gdzieś ty, Polas? Kurde. To się przygotuj, że będzie ich dużo. Nie, dlaczego? Jest ich dużo, mamo. Chodź to zobaczyć. O! Dobra, wiesz co? Ja przez ten... Ty ten TGS, a ja spróbuję dostać się do środka tutaj, nie? Tak jeszcze zwarto, żebyś... Patrzył się za siebie. To ty patrz wtedy za siebie. Czy ja cię uderzyłem? Chyba nie. Dobra. Dobra, za nami jest spokój, nie? Ogólnie. Chyba wszystko. Wchodzimy. Teoretycznie niegłupim pomysłem by było mieć stack drzwi.
prostu wiesz, wchodzić sobie, na spokojnie postawić drzwi i tak. Mówisz, że kawy nie chcemy. Dobra, na razie, to bez kawy. Co żeś zrobisz, że tak tu, tego dużo dam? O, tu jest Teach to Reaper Tool. Chodź, tutaj możesz się nauczyć, jak to zrobić. W szafce. Później przyjdę. Tu w szafce przy kanapie, nie? Dobra, to ty to rób. Znajdź Forge'a, a nie. Aha, no to... Dobra, ja idę na górę. W takim razie. Ale ładnie się tu przebili przez ścianę. No kurwa. Na górze nic nie ma zupełnie. Jajko bierzemy? Nie, nie ma sensu. Nie masz sensu, później będzie. Dobra, to ja do piwnicy idę. Znowu kawa. Reloading, jakaś książka i alkohol. Już znam tą książkę. A, tu jest grej na alkohol, już puszczam się. Znasz? Nie, dobra. No i dobra, i praktycznie to samo znamy. Dobra. Dziwne, to nie ma drzwi. Marudziłem, że nie ma drzwi. A ty nie masz normalnej sikery? Już nie. Ty masz okulary? No patrz, i stalową zbroję, jesteś chami prosta. No jest, mam bandanę. No właśnie widzę. Jak wygląda mi szczur? Bo jesteś szczurek. Czy ja coś nie, się zrobiłem? Nie. Cholera, musiałem wyłączyć PVP, no. Dobra, otwieraj to. Ty tutaj wchodzisz, bo tu części potrzebujesz tego. Otwieraj safe. Czyż górę przeszukaliśmy? Nie, bo nikt nie był na górze. Ale nie, no na strychu ja byłem, ale w sensie wyżej tam. No tak. Kuźwa, jak tu rzeczywiście mocno się przebili. Dobra, ja idę do następnego do domu. Tylko nie zgiń. Nie! Tylko grubas i chudzielec. Grubasa już nie ma. Ale laga miałem. Wow! Też miałeś laga teraz? Nie, ale zeza miałem. A co zawsze miałeś? Spadaj. Nie, bo... O, kurwa. Hello, baby! Chcesz glas pana? Nie, bo ja mam tylko jeden wolny slot. No ja też. Właściwie nie mam żadnego, ale dobra. Ty, no jak to jest tłuszcz? To tłuszcz, to ja wybiorę, nie? To ja mam. No odbieraj tą chałupę, nie bądź pierdoła! Znalazłem hełm futbolisty. To dobrze. Dlaczego jesteś boso? Bo ja lubię być boso. O! Aj, kurde, zdążył przede mną. Ammunition Nation Book. Czyli amunicję będę mógł robić. I to znam już. Czyli ty nie pewnie nie znasz. Albo też znam. Dobra, puściłem ci, możesz już brać. Ja się przebijam do kuchni. Kurde, nie jest dobrze, kochani, nie ma Forge'a. Teoretycznie jest to najczęściej występująca książka, ale to jest losowo wszystko. Niedobrze. Chodź do środka. Woda, znowu woda. Jak chcesz, mam dużo wody, mogę się podzielić. Też mam dużo wody. Słoiki też mam jakby coś. Mhm. I szczęście też mam, jakby coś. Nie, ty nie masz szczęścia. Tak samo jak rozumiem. O, ty kamie, buraku, jeden wieśniaku. Pajacu, pajacu! No ja tylko mówię prawdę. Otwieraj drzwi, nie pierdziel.
To nie drzwi, to dach jakieś. No to... Chyba mamy najazd znowu taki duży. Słyszysz? Cześć, luknę. Widzę jednego, ale to nie z tej strony idą. Cześć, tu jest okno. Na górze nic. Zdziwano. Bierzcie w... O, ty w duszy! Wiesz co, ja proponowałbym na zakończenie odcinka wrócić do domu. Wrócimy tu, że tak powiem, jak będziemy puści, nie? Mhm. Ja to tędy się nie kopię. Dobra, to wiesz co, odpuść już sobie końcówkę tego domu. Ale tutaj jeszcze jest pomieszczenie, którego nie zbadałem. I ten dom będzie na pokój. A nie, tu zbadaliśmy to. Kuźwa, to spadamy! Run! Run! Odwróćmy się. O, koledzy idą. Kochani, uciekamy do domu. Tak naprawdę, na koniec tego odcinka tak naprawdę powiem wam tylko tyle. Mamy przerypane. Ciągle nie znaleźliśmy odpowiedniej recepty. A to już prawie czwarty dzień. Tak, czwarty dzień, czyli co to oznacza czwarty dzień? Że coraz mocniejsze są zombiaki, coraz większe, jak widzicie, najazdy i w nocy, i w dzień. No nie robi się fajnie, naprawdę nie jest fajnie. A potrzebujemy Forge'a koniecznie, żeby móc przepalać chociażby żelazo w sztabki, móc w ogóle cokolwiek z żelaza robić, jakieś, nie wiem, kilofy i łopaty. Musimy się zacząć przecież kuźwa uzbrajać, no. Dokładnie. Więc mam kawałek łopaty. Ja zawsze... mam kawałek kilofu. No, to ty pójdziesz kopać. Czekaj, ja chyba też mam kilof. Tak, mam trochę zniszczony, ale mam. To ty pójdziesz później najwyżej kopać, ja wezmę ten. Ja zacznę robić rów, no bo... Inaczej to, że tak powiem, nas zjedzą, no. Dlaczego tak zjedzą? No ale ja nie chcę ginąć. Sobie podjadam kukurydzę po drodze, nie? Jakby coś, zawsze slot będzie wolny. Spoko. Oj. Pielęgniarka! I czy pielęgniarka ma coś dla mnie? Tak, słoik. Dobrze, że podczas biegu można... kościół. Z lewej ja go biorę, nie? Dobra, kochani. Tyle na dzisiaj. Ja nie będę już wam spoilerowo pokazywał, jak my biegniemy do domu po prostu. Więc to co? Komentujcie. Subskrybujcie i do następnego. Siema. Hejka. Oj, zmęczyłem się.